Witam Was serdecznie w kolejnym patrolu fotograficznym. Lecimy! Chodźcie ze mną na spacer, gdzie poszukam jakichś ptaszorów w krzaczorach oraz na takich sterczących starych badylach, pniakach, jak tu możecie zobaczyć w tym momencie. Tutaj będę szukał strzyżyków, młodych sikorek, może jakaś sowa się trafi. Tak więc wszystko przed nami i lecimy w teren. Niby lipiec, a pogoda jak we wrześniu. Mogłoby być rykowisko, ponieważ temperatura jest odpowiednia. Ale na jelenie jeszcze przyjdzie czas. Zauważyłem, że odrastają już im poroże. Tak więc niedługo zaczną się zdjęcia tutaj w tej wysokiej paproci, jak buszują. Tak więc zapowiada się ciekawy rok z nowym sprzętem. A póki co szukam tutaj po tych krzaczorach strzyżyków. Mam dzisiaj w planach bardziej takie zdjęcie kreatywne, nie tylko dokumentacyjne, ale mam ochotę przycupnąć tak naprawdę, przyczaić się, pomyśleć, zaplanować i zrobić ładne zdjęcie tutaj ptaszorów na tych właśnie badylach przy zachodzącym słońcu. Więc zobaczcie tutaj, jak ja to robię. Podzielę się tutaj moimi spostrzeżeniami. A ja robię to w ten sposób. Sposobów tyle, ile fotografów, ale może Wam to się przyda. Tutaj z mojej techniki fotografii małych ptaszków. Nie ma tutaj żadnych czarów ani sekretów. Po prostu spaceruję i nasłuchuję tutaj, co się dzieje w okolicy. A strzyżyki właśnie w tym miesiącu są mega turbo pobudzone, ćwierkają, tralują, tak więc można łatwo je usłyszeć, potem wystarczy po prostu je wypatrzeć. Na tym właśnie polega mój patrol. Chodzę i nasłuchuję, a potem wystarczy po prostu siąść cicho na dupie i wyczekać odpowiedni moment, aby wszystko zagrało. Światło, pozycja oraz cel, który chcemy sfotografować. Lecę dalej. Czekając w zaroślach takie smaczki, to jest chyba myszołów. Wydaje mi się, że tutaj podwędził królika i z nim się oddala bardzo szybko. Wiatr go znosi, jest bardzo wysoko, ale takie zdjęcie dokumentacyjne udało mi się zrobić. Coś nowego, coś ciekawego. Szkoda, że jest tak daleko, ale zawsze to coś nowego w mojej galerii. Zobaczcie, takie króliczki przy samej nodze, jakieś 2 metry ode mnie, w ogóle się nie boją, więc się nie dziwimy, że to jest dla takich myszołów bardzo łatwy cel do upolenia, zamiast uganiać się za tymi myszami tutaj w tej wysokiej paproci. Taki królik starczy im najwięcej, to zapewnia oszczędność energii. No nic, taka jest natura. W tych kilku momentach ten strzyżyk jest, pięknie pozuje, pięknie śpiewa, ale to nie jest takie klimatyczne zdjęcie, które bym chciał dzisiaj Wam pokazać. Tak więc wędruję dalej tutaj w krzaczorach i obczajam jakiś ciekawy korzeń. No i żeby coś na tym korzeniu się działo, a z tego co wiem z moich poprzednich zdjęć
Wiem, że tam lubią przesiadywać różnorakie ptaszory. Zobaczcie tutaj moje starsze zdjęcia, które zrobiłem właśnie w tym miejscu. Tak więc jest potencjał. No i pogoda jest idealna. Nie ma ostrego słońca i powolutku, powolutku ona zachodzi. Zmieniłem technikę posługiwania się aparatem, czyli jak go noszę. W tym przypadku dzisiaj na klacie, ponieważ ptaszory, gdy mam to na monopodzie i zdejmuję to przez głowę, mega szybko się płoszą i uciekają, a tutaj jednym płynnym ruchem wyjmuję aparat i focę. Tak więc widzę, że ten sposób trzymania aparatu w dłoni oraz tutaj na tej uprzęży mega się sprawdza, szczególnie jeśli fotografuję przemieszczając się z miejsca na miejsce dosyć szybko, a statyw używam podczas tylko zasadzek. Naprawdę muszę siedzieć i trzymać ten aparat w dłoni, aby wstrzelić je w odpowiedni moment. Sporadycznie posługuję się taką siatką do kamuflażu, aby tutaj zakryć ten chłopski ryj. Wtedy się ptaszki mniej płoszą. Czy się sprawdza? Chyba tak. Widzę różnicę po zdjęciach, że są mniej bojaźliwe te ptaszory, gdy nie widzą tylu białych miejsc. Jednak ten kamuflaż działa. Mogę powiedzieć, nawet w tak oswojonym miejscu tutaj, jak londyńskie parki. Ja już jestem po. Mega, super akcja. Zobaczcie, tutaj na tym pieńku, naprzeciwko mnie. To jest zaledwie 4 metry ode mnie. Przepięknie strzyżyk sobie tutaj przycupnął, zatrelował i stąd te piękne zdjęcia. Także jestem mega turbo zadowolony. Siata pozwoliła, aby ten strzyżyk sobie tutaj przycupnął. Nie udało mi się tego nagrać, bo to trwało sekundy, ale jest parę zdjęć, tak więc zobaczcie teraz, jak to obrabiam, a ja czekam na kolejną akcję. Może przyleci następny, bo ten dosyć daleko już odleciał. Miejmy nadzieję, że się wstrzeliłem chociaż jedno zdjęcie, ponieważ trawy są dosyć wysoko, wiatr buja i ten ptak nie zawsze był bardzo widoczny na mojego autofokusa, ale to okaże się w domu podczas obróbki zdjęć. Powoli zawijam się w kierunku domu i jeszcze spoglądam tutaj na drzewa. Może trafi się sowa. Słonko delikatnie przygrzewa, a one lubią się wygrzewać. Tak więc liczę jeszcze na zdjęcie sówki albo innych ptaszorów, ale póki co cisza. Co do ustawień aparatu F4, czas od 1600 do 2500 ISO auto. A reszta zobaczycie w moich innych filmach dotyczących Nikona Z6II oraz Z8, jak ustawiam właśnie fokus pod fotografię ptaków. Serdecznie zapraszam. Obejrzyjcie te filmy, a może znajdziecie coś dla siebie ciekawego. Mi to jednak ułatwia trochę fotografowanie. Nie ukrywam, nie wymyśliłem tego sam. Podpatrzyłem to u innych fotografów. I to się naprawdę sprawdza, dlatego dzielę się z wami tymi informacjami. Kolejną bardzo ważną rzeczą, która nie tylko tyczy się fotografów, ale innych ludzi przebywających na łonie natury, kleszcze. Jest tego masę, masę, masę. Dzisiaj znalazłem na swoich spodniach około 6 sztuk, tutaj przedzierając się między paprotkami. A ile jeszcze znajdę na moim ciele, tego nikt nie wie, ale starajcie się zapobiegać ukąszeniom, a sposobów tego jest co niemiara. W UK najbardziej sprawdzają się wszystkie środki ze składnikiem DEET powyżej 50%. Silniejsze środki znajdziecie tylko w preparatach dla zwierząt lub też podobno armia ma bardzo silne specyfiki, ale to dla tych, którzy mają dojścia
do takich zasobów. Idzie chyba na deszcz, ale przede mną drzewo, a na drzewie sówka, zobaczcie. Tutaj na jednej z gałęzi siedzi sobie sówka i moim teraz planem jest tutaj obejść naokoło, żeby te zachodzące słonko padało na sowę i może zrobi się ładne zdjęcie, zachowując odpowiedni dystans, tak aby nie spłoszyć jej. Do dzieła! Ostatnie podrygi. Światła, masa strzyżyków, ale nie widzę żadnych innych ptaszorów tutaj po gałęziach. Jest tego sporo, ale cisza, tylko słychać tego strzyżyka. No i teraz ta sowa tam na tej suchej gałęzi. Do dzieła! No i mamy to. Zobaczcie, jest sówka. Jest tych parę zdjęć. Sówka cała, ja zadowolony. I pora zawijać się do domu. Cóż mogę powiedzieć? Sówka, jak widzicie, wyszła pięknie. Siedzi dalej na gałęzi. Spółdzieli to drzewo z postułkami, które chyba powyżej mają swoją dziuplę. A ja zawijam się do domu. Tak więc dziękuję moim widzom za lajki, za followersów, za komentarze i zapraszam na kolejny patron fotograficzny. See ya!